Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale GameTroll TV. Mamy dzisiaj specjalny dzień, ponieważ w ten specjalny dzień zawsze wpuszczam recenzje więc mamy środę, a wszyscy wiedzą, że środa to dzień. Tak jest, recenzji na kanale Game Troll TV. Tak więc dzisiaj będziecie mogli sobie zobaczyć grę, e, którą już niektórzy pewnie kojarzą, nawet pewnie duża część z Was. Mianowicie jest to gra pod tytułem Brzdęk, z tym, że jest to gra Brzdęk Katakumby. Brzdęk była to gra wydana w 2018 roku i totalnie zawładnęła myślami i stołami graczy planszówkowych na całym świecie, ponieważ to była gra planszowa, nie, która wykorzystywała mechanikę budowania talii do popelania po pewnym miejscu, stałem to jest bardzo istotne, nie, w którym to Musieliście nakraść się jak najbardziej i jeszcze uważać na to, żeby smog wam troszeczkę kupra nie przypalił. Więc była to gra, która swoje oczywiście zrobiła, miała różnego rodzaju dodatki wydawane, a tutaj bardzo proszę, pojawiła się nowa samodzielna gra, w której to tym razem będziecie mieli też smoka, tylko takiego kościanego i ten jest troszkę bardziej wredny, ale tym razem będziecie mieli planszę, którą będziecie budowali z kafelków. Podkreślam jeszcze raz, jest to samodzielna gra, nie musicie nic posiadać z poprzednich odsłon brzdenka, ale jest też opcja łączenia niektórych kart z poprzednich części do brzdenka katakumby, więc będziecie tym bardziej szczęśliwi, że będziecie mogli sobie te rzeczy połączyć. Brzdęk katakumby będzie miał swoją premierę 28 sierpnia i oczywiście tutaj bardzo dziękuję serdecznie polskiemu wydawcy Lucrum Games, który przysłał mi tę grę przed premierą, dzięki czemu mogę Wam pokazać już tę grę już w tym momencie. Jest to tytuł, którego cena, taka sugerowana detaliczna w internecie, no to jest to 249 zł, ale spokojnie, internet cierpi, i już możecie sobie w sprzedaży tę grę kupić za około 170-180 zł, więc jeszcze takiej tragedii nie ma. Jeśli Was zainteresowałem, tudzież jesteście ciekawi, żeby zobaczyć, co tym razem wymyślili autorzy Brzdenka, no to herbatki w dłoń i jedziemy z tematem. Zapraszam. Analizę zawartości zaczniemy sobie oczywiście od instrukcji. Instrukcja zawiera 16 stron, ale żeby nauczyć się w to grać trzeba przeczytać 10. I te 10 stron dokładnie będą musiały przeczytać te osoby, które jeszcze nie widziały brzdęka na oczy, ponieważ te osoby, które już grały w brzdęka, sami zobaczcie, jest na początku instrukcji napisane, co trzeba dodatkowo przeczytać, na czym trzeba się skupić, co jest nowe, ale część zasad pozostała taka, jaką już znacie, co za chwilkę zobaczycie. Na końcu mamy informację dotyczącą tego, co możemy dorzucić z poprzednich wersji, i do tej gry, żeby po prostu działało. To jeśli chodzi o instrukcję. Ale co mamy jeszcze? Mamy oczywiście całą masę komponentów. Nie, to są elementy, które nie są dołączone do gry, ale to wszystko, co już jest w środku, to jest element gry. Więc widzicie, sporo tego w środku jest. Będziecie mieli również elementy, z których będziecie układać plansze. Wszak jest to gra trochę, można powiedzieć, kafelkowa pod tym względem. Dalej, macie karty, z których będziecie budowali swoje niezwyciężone talie, które pozwolą Wam się poruszać po budowaniu Wcześniej katakumbach, macie klasyczny woreczek plus smoka i macie jeszcze dodatkowe elementy karty, z których to będziecie korzystać w trakcie gry. A, żeby nie było taką karteczkę, która Was informuje o tym, co jak działa, jedną niestety też macie. Warto to sobie zrobić zdjęcia, pokserować, żebyście sobie tego nie wyrywali. No i teraz zobaczmy, jak się gra. Zacznijmy od przygotowania. Każdy z graczy otrzymuje taką samą identyczną, rozbudowywaną w trakcie gry talię. Do tego dostajemy trzy wytrychy i kolor kostki, które sobie albo wybraliśmy, albo dla nas przypadły. Waszą dziesięciokartową talię będziecie rozbudowywać o karty, które również musimy przygotować, czyli mamy pełną wielką talię, z której wykładamy 6 kart, no i resztę stałych kart, które są położone nad tą talią. Do wora wędrują czarne kosteczki. A gdzieś obok planszy, ponieważ nie jest to jeszcze jej centralna część, kładziecie główną planszę brzdęka ze smokiem, oczywiście, który będzie się wkurzał nam w trakcie rozgrywki. Ryneczek, skąd będziecie pozyskiwali elementy. Kafelki, skąd będziecie budowali wasze podziemia, a także komponenty potrzebne do gry, czyli kasę, więźniów, sekrety mniejsze i większe, i oczywiście wytrychy. A na środku, pomiędzy wszystkimi graczami, musicie tutaj położyć ten oto kafelek. Do tego kafelka będziecie dołączać te kafelki, z których będziecie budowali podziemie. Tutaj umieszczacie również śmiałków, którzy stają przed pewną bramą. No i zaczyna się już przygodę. Teraz pokażę wam, jak w skrócie wygląda rozgrywka. Otóż na początku gry i pod koniec swojej poprzedniej rundy będziecie dobierali karty tak, żeby mieć łącznie 5 kart na ręku. Na początku są to proste karty, które składają się z takich kart jak potknięcie, na unik i włam. Te karty musicie zagrać wszystkie naraz i będziecie musieli z nich skorzystać. I tutaj na poszczególnych kartach będzie znajdowało się takie coś jak na przykład kasa, czyli natchnienie, czy jak to się w grze nazywa, za które będziecie kupowali karty, które znajdują się przed wszystkim. Graczami. Po zakupie karty nie uzupełniacie tego stosu, robicie to dopiero dalej. Karty, które leżą z boku, te karty ze złotą obwolutką, również będziecie mogli sobie kupować według standardowych zasad. Do tego wszystkiego będziecie mieli takie elementy, które pozwolą Wam rozbudowywać Wasze Katakumby, plus będziecie w przyszłości mogli zdobyć takie karty, które pozwolą Wam pokonywać przeciwników, które leżą tutaj. Jeśli wydacie taki surowiec na pokonanie, na przykład takiego klawisza, będziecie mogli uzyskać jakąś tam rzecz i karta, która zostanie pokonana, wędruje na stos kart odrzuconych. Na stos kart odrzuconych, stąd jeśli zostanie użyta, wędruje również karta z taką fioletową obwolutą. Są to karty z takim wyszerknikiem. Jeśli za nie zapłacicie, wykorzystujecie to, co tu jest napisane i ta karta nie wędruje do Waszej talii, tylko automatu jest odrzucana poza rozgrywkę. Cała reszta kart, po tym kiedy je kupicie, wędruje na stos kart odrzuconych, tak samo jak wszystkie karty, które zagraliście. Są jeszcze niestety takie karty, które mają taki plus jeden brzdęk. Tutaj akurat jest taka prosta e, karta podknięcia, ale w przyszłości będą to całkiem ciekawe karty, ale które będą generowały pewien hałas. A pamiętajcie, że jesteście w Katakumbach ze smokiem. No i bardzo proszę, taki gracz dokłada taki oto jeden element do ogólnej puli. W tym momencie na razie jeszcze nic się nie stało. Zakończył rozgrywkę, odłożył wszystkie karty, więc dokładamy do ogólnej puli kolejną kartę. I tu, o niespodzianka, pojawiła się nam taka ikonka, która oznacza smoka, dokładnie smocza furia. Wszystkie te kostki, które mamy tutaj w tym momencie, wędrują nam do ogólnego wora i wrzucamy tutaj te kosteczki. W tym worku znajdują się czarne kosteczki, ale teraz, jak widzicie, dorzucimy te kolorowe. Mogą tu Również w przyszłości znaleźć się białe kosteczki. Są to nowe kosteczki duchów, czyli takie istoty, które możemy sobie znaleźć w katakumbach. Kiedy one się pojawią, musimy tutaj dodać taką kosteczkę ducha. No i teraz będziemy losowali. Ile tych kosteczek losujemy? Kosteczek losujemy tyle, jak daleko posunięta jest furia smoka, czyli temat skąd idący również znany. Im dalej jest ten znacznik, tym bardziej smok jest wkurzony, że ktoś mu się pochacie pałęta i losujemy większą liczbę kostek. Jeśli wylosujemy białą, wszyscy gracze dostają jedną ranę, czyli tutaj jest nasz pasek zdrowia każdego z graczy i po prostu będziemy dodawali kostki. Im dalej tutaj się znajdziemy, tym możemy po prostu zginąć. Jeśli będziemy znajdowali się w odpowiednich obszarach, co też wam pokażę, oznacza to dla nas koniec gry i tyle nie będziemy nawet punktować, ale no da się coś z tym faktem jeszcze zrobić. Tak czy inaczej, dzięki tej smoczej furi po prostu będziemy tracili punkty zdrowia, jeśli zostanie wylosowany znacznik w naszym kolorze. Więc lepiej chodzić tu cicho. Jak sami widzieliście, gra jest niezwykle prosta, jeśli chodzi o kupowanie poszczególnych kart, to teraz przejdźmy sobie do ruchu, ponieważ ten ruch będzie generował powstawanie nowej planszy, którą Wy będziecie kreować, ale również będzie generował nowe rzeczy, które w grze brzdę się przywdarzyły. No i teraz co my tutaj mamy? Jeśli jakiś gracz skończy sobie na polu i chce ten ruch kontynuować w następnej turze i ma oczywiście na to odpowiednie karty, no to jeśli chce opuścić ten kafelek, będzie dobierał kafelek. Te kafelki dzielą się na dwa rodzaje. Fioletowe to azyl, niebieskie to zwykłe kafelki, fioletowe azylowe są bardzo i bardzo ważne, ponieważ jeśli jesteśmy na takim elemencie azylu i mamy artefakt, to tak czy inaczej pod koniec gry jesteśmy liczeni punktowo, lub jeśli dojdziemy w najlepszym przypadku z powrotem do drzwi, posiadając artefakt, czyli można powiedzieć, takie rzeczy, które będziemy zdobywać na tej planszy. Jeśli coś takiego mamy, liczymy punkty, jeśli nie, no to smok nas po prostu zeżre. I teraz, jeśli jesteśmy na takim polu, no to oczywiście będziemy sobie brali pierwsze takie fioletowe, dołączamy sobie gdzieś tam, jak chcemy, możemy to dowolnie obracać, no i właściwie. Tyle przeskakujemy na kolejne pola, które mamy na następnym kafelku, i tak będą powstawały nasze podziemia. No ale, właśnie, co w tych podziemiach możemy spotkać, bo tego jest naprawdę sporo. Serio, za chwilkę zobaczycie, różnorodność kafelków jest naprawdę duża, i to, jak, gdzie, w którą stronę będziemy się poruszali, i co tak naprawdę skonstruujemy, to już jest piękna sprawa co grę. No to jedziemy sobie z nowymi elementami, które możemy w grze trafić. Zaczynamy sobie od pierwszego boga tego kafelka. Jeśli tutaj przejdziemy, dostajemy ranę. Już wiecie, jak się dostaje ranę. Jeśli wejdziemy tutaj, możemy umieścić tutaj swój element, dzięki czemu dostaniemy nowe punkty pod koniec gry. Im później umieścimy, tym więcej punktów dostaniemy. Jeśli znajdziemy się w pomieszczeniach, na których jest coś nadrukowane, no to to musimy zrobić. W tym przypadku pozyskujemy kasę, ale mamy jeszcze nowy element. To jest łącznie takich trzy nowe elementy czyli będziemy sobie coś wytrychem, Robili. W tym przypadku, kiedy użyjemy wytrycha, jeśli go mamy, otrzymamy nową kartę tajemniczy Wolumin, która da nam bardzo dużo punktów pod koniec rozgrywki. Ale to oczywiście nie koniec. Jeśli wejdziemy sobie na takie pola nowe, to na przykład, jeśli tutaj użyję wytrycha, pozyskam wielki sekret. Te pola są to pola teleportu. Przez to pole mogę przejść tylko jeśli użyję sobie wytrycha i ten wytrych znajduje się już tutaj. Do końca rozgrywki. Poza tym mamy jeszcze jedno pole, skąd możemy kogoś uwolnić, więc znowu kładziemy wytrych, dzięki czemu pozyskamy dwa znaczniki e, ludzi, których uratowaliśmy, którzy są nam wdzięczni, dają nam punkty, nowe zdolności dla naszej postaci i jeśli uciekniemy z nimi, to fajnie. Jeśli nie, to po prostu zostaną razem z nami pożarci przez smoka. Tutaj pojawimy się na bazarze i kupujemy sobie za 7 kasy nowe elementy, które dadzą nam punkty pod koniec rozgrywki. To pole nas niestety wstrzyma i już dalej nie będziemy mogli pójść bez względu na to, ile punktów ruchu mamy. To pole też istotne, ponieważ tu będą pojawiały się artefakty, które są konieczne, jeśli chcemy w ogóle być liczeni w ogólnej punktacji. Jeśli taki artefakt tutaj sobie zdobędziemy, mamy kolejnego artefaktu już nie możemy mieć. Uciekamy na fioletowe pole albo do wyjścia. No i tutaj jesteśmy z tego faktu też szczęśliwi. No i ostatnia rzecz, którą chciałem wam pokazać, to są te duchy. Jeśli pojawi się taki kafelek, no to biały znacznik, który wam wcześniej pokazałem, wędruje na ogólną planszę i kiedy znajdzie się z powrotem w i go wyciągniemy, wszyscy gracze stracą życie. Więc jak widzicie, bardzo proste zasady, ale ile nowych elementów generowanych jest właśnie przez te kafeleczki. Komnaty te będziemy zwiedzać aż do momentu, kiedy, no właśnie, gra się nie skończy, kiedy gracze kończą grę. Gracze kończą grę, kiedy na przykład stanie się coś takiego, że bardzo proszę, no, nie będą już mieli punktów życia. Wtedy tracą przytomność. Jeśli stracą przytomność poza tym azelem, czyli fioletowymi elementami i nie mają artefaktu, no to w ogóle kaplica, mogiła i tyle, ale jeśli stracą przytomność na przykład na fioletowej części, mają artefakt, no to oczywiście będą liczeni pod koniec gry. Na pewno najwięcej premiowanie są ci gracze, którzy mają artefakt i doszli do miejsca, skąd zaczynaliśmy naszą przygodę. Ci gracze będą mieli najwięcej punktów. Tak czy inaczej, gra w ten sposób się kończy i wygrywa ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów. Punkty zdobywamy za, no właśnie, dojście do samego końca z artefaktem. Artefakt też również ma punkty za elementy, które udało nam się pozyskać w trakcie gry. Każdy z złociszy, który mamy, warty jest jeden punkt, ale również karty, które kupujemy w trakcie rozgrywki, warte są odpowiednią liczbę punktów. Gracz, który ma tych punktów najwięcej, wygrywa. Igrywa. Muszę Wam opowiedzieć e, na początku tego podsumowania historię, w jaki sposób ten brzdęk do mnie w ogóle trafił. E, siedziałem, nerdziłem, tym razem przed komputerem, ponieważ ostatnio jestem strasznie wkręcony w Baldur's Gate. Super fantastyczna, wreszcie krwista, mięsista gra RPG. I zadzwonił e, kurier. Elo, ziomek, wychodź przed kratę. No to oczywiście wychodzę, wychodzę. Wypierniczyłem się praktycznie o ten, to jest bardzo istotne. Taki Dice jest ze smokiem, prawie że się zabiłem. Na szczęście tego nie zrobiłem, chociaż są różne opinie. Poszedłem do nie, nie, tego Kuriera, biorę paczkę, odpakowuję, a tam brzdę katakumby. No to wyłączam komputer, sprawdzam, co to jest za gra, i to jest oczywiście gra fantazy, w której będę co robił, rozwija swoją postać. Będę miał możliwość budowania tych katakumb, tu trochę podkradnę, tu trochę zdobędę, tu no do wszystko to, co robię w bardzo ciekawej grze fantazy, więc to jest po prostu moje przeznaczenie, żebym teraz nerdził w różnego rodzaju fantazy rzeczy. Brzdę katakumby to jest oczywiście gra, która nawiązuje bezpośrednio do swojego wielkiego poprzednika, i innych części, które wokół tej gry zostały wydane. Brzdenka takumby jest to gra, w której będziecie budowali sobie planszę, co ją odróżnia od poprzedniej części. Poddawano kilka elementów. Bardzo fajnie, że ludzie, którzy projektują brzdenka, wsłuchują się to, jak wyglądają dzisiaj nowoczesne deckbuildingi, nie zostają na poziomie dominiona, tylko coś starają się robić nowego. Czyli mamy karty, które będziemy bezpośrednio zagrywali z miejsca, w którym została wyłożona jeszcze przed jej kupieniem, czyli to jest te, są te fioletowe karty, które Wam pokazałem w materiale ale czy inne rzeczy, które zostały tutaj dorzucone. Jest to gra niesamowicie klimatyczna, rzeczywiście czujemy to, co w grze jest i co mamy opisane, czyli tutaj wchodzę, tutaj podbieram, ścigam się z czasem, co jakiś czas ten smog zionie i cały czas balansujemy na takim elemencie, co dobrze znanym już w poprzedniej części, czy jeszcze sięgnąć po coś, czy jeszcze zdobyć trochę punkty, czy jeszcze zdążę, czy ewentualnie ten smok mnie zaciuka i no niestety ślad po mnie zaginie wraz z tymi uwolnionymi osobami. Ja wiecie, jak się akurat tutaj wkręcałem, jak już miałem kogoś do opieki, to stwierdziłem, o nie, no muszę tym ludziom pomóc. No przecież trochę mi zaufali. Więc jeśli wejdziemy w, na ten poziom imersji, to brzdenka taką by będzie Wam się podobał. Jeśli lubicie po prostu deck buildingi, które są proste, widzicie, to jest niesamowita prostota, a całą resztę jest z zasad przerzucono nam na planszę, ewentualnie na karty, przez co to się w to gra cały czas prosto, miło, ciekawie i cały czas mamy do czynienia z bardzo dobrą pozycją. Jeśli jesteście fanami brzdenka, to i tak pewnie tego nie oglądacie, bo i tak pewnie brzdenka kupicie. Ale jeśli nie słyszeliście jeszcze o brzdenku, ponieważ jest to gra, która już jednak 5 lat na rynku ma i jest, to brzdęk katakumby może być też ciekawym elementem, który ubarwi Waszą kolekcję. Ja z miłości do brzęka gier fantazy, na pewno sobie go zostawiam. Muszę jakoś rozepchać tutaj. A, oh, swoją kolekcję, żeby wszedł mi na półeczkę, ponieważ na go nie wynoszę. Naprawdę kapitalnie się bawiłem. Chociaż mój osąd może być troszeczkę zaśmiony tym, że teraz właśnie tak strasznie w Baldur's Gate jestem wkręcony. Sami ocenicie. Brznę katakumby ja polecam.